którzy po raz pierwszy przybyli na takie spotkanie. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Organizatorami spotkania są Fundacja Sądecka, Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin, patronat medialny objął portal miesięcznik Sądeczanin. No i oczywiście projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2018 Etnopolska. Będziemy mogli dzisiaj posłuchać o gwarze lachowskiej, obejrzeć stroje regionalne Lachów Sądeckich, obejrzeć wystawy twórców regionalnych, pogadać po lachowsku, posłuchać lachowskich piosenek, przyśpiewek, no i także zaprezentować Państwu, bo niektórzy z Państwa już mają naszą publikację Masz takie piękne korzenie. Publikacja jest do wzięcia. Bardzo proszę, każdy może sobie wziąć na pamiątkę. W publikacji prezentowane są sylwetki twórców ludowych, zespołów regionalnych, orkiestr, osób i instytucji, które promują swoją postawą i twórczością Sądecczyznę. Telewizora, to też dobrą w tym ciemno dzieci, był słuchać, co starki opowiadają. Długie zimowe wieczory przychodził jeden do drugiego. Kotało cześć, to było do tych czasach, to był czara, to był strach, chłopcze go przygrali, nie chciały go dać, tylko jak dzieci poszły spać. Zanim na tym stole matka chleb położy, musisz się narobić, ty człowiece Boży. Ile to roboty cechą nad człowieka, zanim się namuci pełno do susieka. Trzeba brać po trochu, a żeby wystarczyło jazd do nowego. Trzeba brać miarecką i stanąć przy zarnach, obracać zarnówką, żeby kamień namył mołecki na niecki. Bierze z gosposia odmieloną mąką, sieje na przetaku, opowiada dziecku, ze dosypie maku, żeby ją narobić jak najwięcej smaku. Się serdecznie ukłonić Państwu, podziękować Sądeczynowi za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być w tak elitarnym gronie z Państwem. Ja jestem chłopem, kocham to. Mam po stronie rodziny, moja żona jest Złącka Krzywińska, więc siupagi i inne rzeczy podobne, to jest rodzina. Troszeczkę mnie tu niepokoi ta dominacja kobiet, ale są piękne, że tylko dwóch przystojniaków, panie macie. Ale to jest dobrze, widzę i Marka Ziębę i wszystkich tutaj Państwa, którzy są związani z folklorem. Proszę Państwa, tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem. Synu chłopski powiedział Władysław Orkan. Piękne słowa piewcy Podhala, a ja dokładam takie własne. I Państwo jesteście inicjatorami tego i cieszę się. Jeżeli się tradycji nie rozwija, to ona się tylko do muzeum nadaje. I dlatego, że nie jesteśmy w muzeum, ale w Niskowej to jest zasługa Państwa, za co chciałem bardzo serdecznie podziękować. Jest tam prezes z tyłu, na jego ręce, na ręce Sądeczanina. Także jest redaktor naczelny. Ja byłem dawno, dawno temu razem z panem Berdychowskim współzałożycielem Sądeczanina. Także cieszę się, że mogę od chwilę się oderwać, choć teraz przyjechały cielęta i jest tam rozładunek, ale tato tak wymiglował już dorosłych synów, że znalazł ważne sprawy. Dziękuję bardzo, życzę miłej zabawy, a pani z Męciny gratuluję i pewno jestem pewien, że to jest pani tekst. Ale tutaj będzie profesor, nasz kolega radny z Podegrodzia. Fajnie, fajny wykład, także na wiele, wiele rzeczy warto tutaj było i na występ Państwa przyjechać. Dziękuję bardzo Państwu. Thank you.
świętej pamięci Edward Kurcela, mój ojciec. No i to tak się zrzuciło po prostu, że pomalutku zaczęliśmy właśnie i w chórze śpiewać takim kościelnym, który był założony, a kapela już od dłuższego czasu po prostu jest. No i zaczęliśmy po prostu się spotykać i kontynuujemy to dzieło. Ja nie lubię mówić. Pamiętam, jak byłem początkującym nauczycielem, a zwykle właśnie wykonał na stojąco i miałem takie nieszczęście, czy pecha kupić sobie takie dziwne buty, które tak smoliły podłogę. I w pewnym momencie zauważyłem, że moi uczniowie się śmieją z czegoś tam. Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. I dopiero pod koniec lekcji sobie wyrzucałem, że jak tak chodziłem z jednego końca sali na drugi, tak wydetałem taką ścieżkę salą na takiej właśnie ładnej posadzce i to było tym powodem tej radości moich uczniów. Ale teraz już przechodzimy do rzeczy. Mam dzisiaj Państwu powiedzieć kilka słów o gwarze, o języku, który większość tutaj Państwa dobrze zna, więc tak jakbym trochę nieswojo się czuję wśród specjalistów. Co to jest nie na smyka, nie takie przyjemkowe wrażenie, tylko smyka jako rzeczowo, co to takiego jest? Proszę? To takie gnatki z przodu, na których przeciągnie. Płoza, ale od czego? Od samej. Nie, to jest płoza, ale od pół, ta co taka podłużna ciągnie się na dole. To jest smyka. Właśnie, no ale to nie dziwię się, pługów kątnych już nie używałem, nawet smyki. Ten wyraz podszedł jakby do Ramusa. I pod między innymi dlatego napisałem słownik, żeby pewne rzeczy utrwali, bo za chwileczkę już nie bylibyśmy w stanie odczytać pewnych tekstów zachowanych starych, czy nawet poruszać się po muzeum, prawda, kiedyśmy zgromadzili sprzęty, a nie wiedzielibyśmy naprawdę, co tam takiego jest. Przypomniałem sobie ze swojego dzieciństwa sytuację znów ze szkoły podstawowej, kiedy myśmy z kolegami, a szczególnie koledzy, które miałem takich kolegów platów z Mokrej Wsi, i oni myśmy przynosili do szkoły fasolę, taką białą fasolę bombę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest za bomba, ale ta fasola była u nas, bo kiedyś ją bardzo, każde gospodarstwo się uprawiało. I niektóre zmiany tej fasoli bomby miały na sobie, tam jest to oczko, wokół tego oczka była taka zróżnicowana faktura skórki, ta faktura układała się w kształt orła. Takiego właśnie orła, jak zobaczyłem w Siniarsku, tam powiedzmy kilkanaście już lat temu, gdy znalazłem tą polską fasolę z rzekę, bo taka jest jej pierwotna nazwa.